Witam serdecznie, moi drodzy. Jarek na emigracji. Kłaniam się nisko. Dzisiaj taki odcinek siedzący przy biurku, bo zaczął padać deszcz. Miałem wyjść na spacer, ale pada deszcz. Mówię, usiądę, przejrzę ogłoszenia o pracę i może w tym czasie przestanie padać, nie? Smacznej kawusi. No i tak, przeglądając te ogłoszenia z piekarni, nie będę ich pokazywał, bo nie warto. Płace są jakie są, 14,50 chyba znalazłem maksymalną ofertę dla piekarza. Jeżeli jest dobra piekarnia, człowiek się nie napracuje, to jest ok, ale jak jest fabryka, no to raczej pieniądze nie warte. Nie warto tam iść do pracy. Słuchajcie, no i w trakcie przyglądania dzwoni telefon. Ziomek mój, z którym pracowałem w tej piekarni, gdzie kręciłem rozkminę przy bagiecie, i mówi: Jarek, dzwonił do ciebie, wiadomo, imię szefa powiedział, mojego byłego. Mówię: nie, ale przepraszam, mówię, dzwonił. Wczoraj tylko nie odebrałem, bo jeździłem, nie? Skuterem, pracowałem sobie. No bo do mnie dzwonił, żebym wrócił, bo chcę znowu tą piekarnię, żeby ona działała, nie? No, tak jak kiedyś. A ja mówię do niego: i co mu powiedziałeś? Powiedziałem, że niech mnie pocałuje w 4 litery. A kolesie się nie pierdzielą, nie? Mówi: ja już pracuję sobie, ale co robisz? Mówi: a dla poczty jeżdżę. Mówi: aplikację sobie wgrałem, jest aplikacja taka, Ride App się nazywa, i dla poczty jeżdżę. Mówię: czym jeździsz? Samochodem sobie jeżdżę, w dupie mam go tam. Boże, pojechał tam mi, pojechał po nim, nie? No, a do mnie też dzwonił, tylko nie odebrałem. Nie odebrałem, bo jeździłem. A tak to bym pewnie odebrał, nie? No bo co, no. No i chce nas z powrotem. No i patrzę sobie na ogłoszenie, jest, potrzebuję piekarza. 12 na nockę. Boże, jacy to są dziwni ludzie, nie? Ci, wiadomo, wiadomo jak jest, no. Są, mają zakłady pracy swoje, są tym szefem, no i mogą cię zwolnić tam, nie? Jesteś taki malutki dla nich, nie? Taka jest prawda. Jesteś tylko numerem, ale pamiętaj, że karma wraca. Do czego dążę? Słuchajcie, no jeżeli bym miał piekarnię, bym miał dobrych pracowników i widzę, że ta piekarnia nie idzie, i bym musiał tam kogoś zwolnić, to bym powiedział: słuchaj Jarek, no muszę cię zwolnić, niestety, tak jak mi powiedział, że piekarnia będzie step by step, krok po kroku zamykana, i mam do ciebie prośbę, czy jakby zostawię tam kogoś, czy wezmę kogoś tańszego, jakby piekarnia dalej szła lepiej, czy byś wrócił? Ja bym powiedział, żebym wrócił, nie? Ale takie, wiesz, wyrzucenie mnie jak takiego śmiecia, bo się zawsze tak kończy. Dlatego mniej wyjebane, a będzie ci dane, no kurczę, takie przysłowie, nie? Rób tylko swoje i naprawdę, bo tak czy siak, prędzej czy później, no, dostaniesz kopa, no. Czasami to po 7 latach, tak jak ja, Whole Food Market, po 7 latach dostałem kopniaka za wstawanie o 2 w nocy, za jeżdżenie na poranne shifty, zarobienie za 3 czasami. No i po co takie coś było? Po co, Jarek, tak robiłeś jak taki głupek, nie? No i już przestałem tak robić i trzeba szanować siebie. Zawsze siebie szanowałem, tylko ja, że lubię swoją pracę piekarza. Jak atmosfera jest fajna w robocie, to praca może być trochę cięższa, ale jak jest fajny team, fajna ekipa, no to można pracować. Tak było właśnie w Whole Food Market, tam gdzie pracowałem. Dopóki przyszli jacyś menadżerowie z tej firmy, którzy ją kupili, i w ogóle całe szczęście, że mnie stamtąd zwolnili. Bo pewnie sam bym stamtąd poszedł. Wystawił ogłoszenie: potrzebuję piekarza, nie? Potrzebuje piekarza. Nie jest napisane nazwa piekarni, tylko potrzebuje piekarza. Jest lokalizacja, czyli dzielnica podana. 12 na godzinę. Night shift, czyli nocka. 12 na godzinę. Ja tam miałem godzina nocna 16 z kawałkiem. 16:45 chyba, czy 15:95. Nie pamiętam, już Wam powiem, ile miałem, ale coś, powiedzmy, coś koło 16 funtów na godzinę miałem. Tak się zamknę w tym, bo nie pamiętam, kurczę. Mniejsza z tym. No i mógł się dogadać, kurczę. Mógł tak się dogadać, że Jarek, bujnie się piekarnia, no niestety wziąłem takiego młodego chłopaka, ja bym go zrozumiał. Ale nie, zwolnić, świrować bażanta, że chce zamykać piekarnię. Chciał zamykać piekarnię. Chciał zamykać piekarnię, tylko, mój drogi widzu, poszła mu ta piekarnia. Znowu zaczęli ludzie przychodzić, idą święta. To potrzebuje ludzi, nie? No i co, zatrudni mnie znowu, pójdę do niego, zatrudni mnie znowu i za 3 miesiące znowu mnie zwolni.
Oj, ręce opadają. Ręce mi opadają na tych ludzi, nie? A robota była fajna, tylko teraz już nie chcę tam wrócić, bo bym się nie czuł. Bym się czuł dziwnie. Bym się czuł jak taki śmieć. Może Jarek, byś wrócił. Byś wrócił, byś kurczę. U niego popracował, rozkmina przy bagiecie fajna była. Słuchajcie, już bym nie miał takiego flow. Już bym nie był taki naturalny przy tej rozkminie przy bagiecie, bo już by mi się nie chciało tam pracować i tam jechać. Może bym musiał jakąś stawkę mi tam większą dać, ale co tam piekarz może zarobić? Piekarze zarabiają grosze. Niestety, takie jest życie. Piekarz 24 900 rocznie. To co to jest? Najniższa, nie? No. 30 tysięcy. Fabryki, same fabryki. Fajne miejsca niestety nie dają ogłoszenia. Chociaż to, co tam pracowałem, było fajnym miejscem. Nie dają ogłoszeń, bo no, najczęściej jest praca nieciekawa i co chwilę jest rotacja ludzi. Jak jest rotacja ludzi, to jest nieciekawie. A fajne miejsca to znajomy znajomemu załatwia i taka jest prawda, bo tak to wygląda, że już normalnie nie chce mi się już tych ogłoszeń oglądać. Day shift, night shift, wszystkie zmiany, 11:20. I dlatego nie mają chętnych, no i będą padać. Będą padać jedna za drugą. Wiem, że energia elektryczna jest droga, ale zawsze tak płacili. Nawet jak była tania. Nawet jak był tańszy gaz, tańszy prąd, to tak samo płacili piekarzom. I wiem, że niektórzy będziecie pisali w komentarzach: Jarek, bo kurde, prąd jest drogi, to jest drogie. Kiedyś nie był prąd drogi i tak samo dymali. Tak samo dymają, jak teraz dymają. Nie dajcie się dymać. Nie dajcie się dymać, moi drodzy widzowie. No, kurde, mi tak dzień zrobił, kurczę, ten mój telefon od mojego ziomka. Bo my tak się razem trzymamy. Koledzy z Algierii są tacy. No. O Boże, teraz się ratuje jak może, nie? Nabrał pewnie zamówień, nie? Nabrał zamówień i kurczę, nie ma kto mu tych zamówień zrobić, nie? I tak to, moi drodzy, wygląda. Taka sytuacja. Taka sytuacja na froncie. W tym momencie u mnie. Szukam sobie jakiegoś boksa większego, bo mam propozycję pracy dla firmy kurierskiej. Ładujesz sobie pełnego boksa 3 razy na shift, czyli na zmianę, i sobie jeździsz rozwozić paczki z aplikacją. I to by było lepsze od tego Uber Eats na razie, bo ja potrzebuję tak pracy na miesiąc, półtora, a później znajdę sobie jakąś piekarnię i wrócę do mojej pasji. Wrócę do mojej pasji, bo brakuje mi piekarni. Ryczę po nocach w poduszkę. Nie, no żartuję. Ja żartuję. Ale jak piekarnia mi się już śni, jak kręcę bułki, to już trzeba wracać do piekarni, ale pojedziemy sobie na wakacjory, na 2 tygodnie, odświeżymy sobie umysł i wrócę świeży. I kurczę, wrócę świeży i gotowy do działania, nie? Inni piszą: Jarek, bo ty jesteś leser. No kuźwa, jak piekarz może być leserem? Jak piekarz może być leserem czy nygusem? Ludzie tak piszący to chyba nie wiedzą, jaka jest praca w piekarni. W piekarni nie ma miejsca dla nygusów. Tam jest ciężka praca, trzeba trochę dźwigać, trzeba pracować, czasami się spocić, czasami, jak to się mówi, z tyłka rynna. Woda leci. No, człowiek się wypoci, 45 stopni, czasami więcej. Kamera, którą nagrywam teraz, to jest Sony ZV-1, którą naprawiłem, rozkręciłem, wyczyściłem pędzelkiem, takim specjalnym płynem, matrycę całą wypryskałem. No i działa. I działa. Oczywiście zobaczyłem, jak to się robi. Film instruktażowy na YouTube był. No i tak to wygląda. I nie muszę do serwisu je wysyłać. Jak na razie odpukać działa. Że nie muszę tracić 600 funtów czy tam 700 funtów na no nową kamerę, ale i tak muszę kupić GoPro. Dobra, zamykam ten temat. Tak to jest. Pozwalniają ludzi, a później proszą się, żeby ludzie wrócili. No taki dziwny schemat. Można się dogadać, nie tak jak mówiłem, ale nie będę się powtarzał. Drugi temat, jaki chcę poruszyć. Jestem sobie wczoraj, śmigam sobie z tymi deliverkami. Przesyłkami, jak zwał, tak zwał. Jadę do taki jest karaibski lokali pełno jest, nie? Z Jamajki, nie? No i wpadam tam,
Jest taka niemiła kobita, nie? Strasznie niemiła jest, Boże. A druga, nie wiem, to chyba jest córka, jest bardzo miła, nie? No i zawsze daje mi tą paczkę. Zatwierdź, że odebrałeś. Mówię, już dawno zatwierdziłem. A mówię, bądź miła dla ludzi. Ja jestem dla ciebie miły. Dlaczego ty jesteś taka opryskliwa i niemiła? Do widzenia! Mówię, dobra, pojechałem dalej. Jadę do takiej knajpy. Knajpa też jakaś tam, Brazil, coś tam. Jedzenie portugalskie, brazylijskie, tam mniejsza z tym. No i takie dosyć pokaźną torbę odbierałem. No i czekałem chwilę, nie? No i gadam sobie z tym gościem, Anglik. Rozmawiamy sobie tam, bo pierdołak, no i wpada koleś, nie wiem, no z Indii chyba, no gdzieś z Pakistanu, nie wiem, taki śniady, kurczę, malutki taki, z tym plecakiem takim wielkim, bo niektórzy tacy małolaci, nie? Starsi też jeżdżą na rowerach, żeby nie płacić ubezpieczenia tak wysokiego, nie? I na rowerze przyjechał, plecak większy od niego. No i przychodzi biedny i pokazuje tą aplikację i mówi, że no English, nie? A ten kurczę, taki drań. Ten Anglik, to naucz się angielskiego i wróć. A ja mówię, kurde stary, czemu taki jesteś dla niego niemiły? Weź od niego to zamówienie, on pracuje ciężko, zobacz. A Anglik mówi, co z tymi ludźmi jest? Przyjeżdżają po 10 lat, 15 lat siedzą w UK i po angielsku nie mówią. Mówią w jakimś języku obcym do mnie i to mnie denerwuje. No mówię, no widzisz, no tak to jest, nie? I pyta się, ile jesteś w Anglii? Ja mówię, 11 lat będzie w tym. No i co, mówisz po angielsku? No mówię, no i widzisz, kurde. A oni ni w ząb, przyjeżdżają, kurczę, i języka nie chcą się uczyć. No i zawołałem tego kolesia, przyszedł i pomogłem mu, nie? Podałem ten numer, no bo to wystarczy aplikację pokazać i ten, co ci daje te tam produkty, to wystarczy, że przeczyta, nie? To jest jego chęć, nie? No ale ten Anglik, mówi, był strasznie zirytowany. Ja mówię do niego, słuchaj, mówiłeś mi, że masz dom. Twoi rodzice mają dom w Hiszpanii i tam mieszkają. Mam pytanie, czy mówią po hiszpańsku? Nie. No i widzisz, i tu cię mam. No i zaczęliśmy się śmiać, no. Trzeba tak w żart obrócić, po co stres? Ja nie potrzebuję stresu. Ja lubię rozmawiać z ludźmi, jak ktoś do mnie zagaduje, to z nimi rozmawiam. Pośmiejemy się, naprawdę. Bo ja jestem człowiekiem naprawdę bardzo wesołym. W moich filmach może przedstawiam wam takie sytuacje z życia, które są smutne czasami, ale prawdziwe. No, ja mówię cały czas prawdę. No i żal mi się tego gostka zrobiło, no i kurczę, wziął tą deliverkę i pojechał, nie? Pojechał tam obładowany. No, współczuję tym chłopakom. Ja sobie w kufer wsadzę to żarcie i sobie jadę. Oni bidulki, te plecaki, no kurczę, no tak to jest, no kurczę. Języków trzeba się uczyć. Uczcie się języków. Trzeci temat. Dużo dostaję wiadomości na e-mail. Jarek, jest praca w Norwegii, Jarek, jest praca w Holandii, Jarek, jest praca tam, jest tam praca. I przepraszam, że nie odpisuję. Dzisiaj Wam odpowiem na te maile, na tym filmie. Ja mogę jechać do kraju, do pracy, gdzie się mówi po angielsku, gdzie językiem ojczystym tam jest angielski i kurczę. Bo znam ten ból, jak przyjedziesz do danego kraju i nie znasz języka, na przykład niemieckiego w Niemczech, nie znasz języka angielskiego w Anglii, czy tam jedziesz do Stanów, nie znasz angielskiego, no to jest porażka. Będą dawali ci do najgorszych robót, nawet trafić do najfajnej firmy, no i kurczę, pogadać z tymi ludźmi w tej robocie. No kurczę, wiem to po sobie. Jako młody chłopak, miałem 19 lat, jeździłem do Niemiec na plantację tytoniu. Jak ja poszedłem do sklepu, Boże kochany, modliłem się, pamiętam to uczucie, żeby ktoś się do mnie nie odezwał, bo będzie wstyd, nie będę umiał mu odpowiedzieć. Brałem zakupy na szybkości, pamiętam zaliczki dostawałem 50 euro i za 18 euro, pamiętam, nawaliłem cały koszyk w Aldim czy w Lidlu i do samochodu i wracaliśmy na bazę, nie? Bo naprawdę bez języka jest ciężko. Przyjechałem tutaj do Anglii, też mi było ciężko. Tam mniej więcej rozumiałem, co do mnie mówią, ale nie umiałem się wysłowić, kurczę. Niby rozumiesz, ale nie umiesz się wysłowić, nie? No i kurczę, bez języka to jest tragedia, więc uczcie się języków, jak macie możliwość, bo języki są potrzebne. Kolejnym językiem, który chciałbym opanować, tak jak i mam opanowany angielski, to jest hiszpański. Fajnie by było jeszcze mówić po hiszpańsku. Bym musiał chyba do Hiszpanii na jakiś czas jechać i tam gdzieś się zatrudnić i rozmawiać cały czas po hiszpańsku, bo tak mi nie wchodzą takie lekcje. Chodziłem 4 lata do szkoły, tutaj angielskiego się uczyłem i tak mi wchodziło, bo wchodziło. No coś tam się nauczyłem, egzaminy pozdawałem w tych szkołach,
Ale kurde, najlepiej się nauczyłem języka angielskiego rozmawiając z ludźmi, obcując z nimi na co dzień przez 8 godzin i tylko używając języka angielskiego, to jak kurde w półtora roku już mówiłem po angielsku. Tak płynnie, że mogłem sobie gadać, nie? Naprawdę. Po półtora roku pracy w Whole Foodzie, bo 2 lata pracowałem w takiej firmie w piekarni i kurczę, tam było bardzo dużo Polaków i nie rozmawiałem, nie używałem języka angielskiego praktycznie w ogóle i tam się nic nie nauczyłem. Straciłem te 2 lata. Nie, że straciłem te 2 lata pracując z nimi, bo nie, fajni ludzie, ale nie uczyłem się języka, no i uciekłem stamtąd ze względów, no znacie jakich, no chciałem jechać na komunię z moją żoną, moja żona była chrzestą i szef powiedział, że mnie nie puści. No to jak mnie nie puści, to dostał wypowiedzenie i musiał mnie wypuścić, nie? Oni sobie tak myślą, że są takimi królami, nie? I że będą ci dyktowali, czy ty możesz do rodziny jechać na uroczystość, czy nie możesz, no. I tak, tak to wygląda, moi drodzy, więc serdecznie Wam dziękuję za maile, za miłe słowa. Życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się, nie dajcie się dymać, szanujcie siebie. Wiem, że czasami są sytuacje takie w życiu, ja też takie miałem, że musiałem iść do pracy za mniejsze pieniądze, bo po prostu potrzebowałem tych pieniędzy. No i życzę Wam tego, żebyście mieli taką poduszkę finansową, żebyście żyli sobie z różnych źródeł dochodu, bo to jest najlepsze. Jedno Ci źródełko klapnie, to masz jeszcze 2, albo 3, albo 4. Małymi łyżeczkami sobie brać i żyć sobie na spokojnie. Ja na przykład jestem wyśmiewany teraz, że o, na Uberze nic jeżdżę. No ja ciężko pracuję. Ja pracuję cały czas, moi drodzy widzowie. Trzeba pracować, żeby żyć. Mógłbym na przykład nie pracować, położyć się i na YouTubie cały czas czaskać, ale no po prostu YouTube to jest taki na dzisiaj, na teraz, za miesiąc, za 2, za 3. Ale co będzie za 4, to nie wiadomo. Więc trzeba mieć tą pracę, trzeba sobie tą poduszkę finansową budować, nie? No. Wiem po swojej skórze, bo przekonałem się parę razy, że ta poduszka finansowa ratuje czasami życie. Może nie życie, no ale no masz na to życie później, o tak powiem. Dobra, nie będę przedłużał. Mój drogi widzu, jeżeli nie subskrybujesz, zostaw suba, życzę Ci wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim, bo zdrowie jest najważniejsze. Jeżeli jesteś zdrowy, silny, to sobie poradzisz. A jak jesteś negusem, to będziesz negusem cały czas. Moi drodzy, zostaw ślad po sobie w postaci komentarza. Nie przedłużam. Trzymaj się, na razie. Cześć.